Też na 99 grało wszystko VIP, na pewno poznałaś Lalunę i Izę Macudzińską i też jakby Tak. komentowałaś też właśnie Królowe Życie czy Diabelnie Boskie, więc jakby z jednej strony je poznałaś, a z drugiej strony je komentujesz. To jest bardzo ciekawe, myślę. Czy pamiętasz to spotkanie z nimi? No, ale jakbym nie pamiętała, przecież z Laluną byłyśmy na Orzeł czy Reszka. Z Laluną byłyśmy na Orzeł i Reszka i to było właśnie też, to było niesamowite, bo właśnie Królowe Życia komentowaliśmy i ja tam wypowiedziałam się chyba na temat Laluny coś, że z tyłu wygięta, tu zwgięta, z tyłu wygięta, coś takiego powiedziałam, takiego. Ja nawet tego nie pamiętałam, bo tak jak powiedziałam, naprawdę, jak my komentujemy, w każdym razie ja, jak komentuję, po prostu ja mówię, to jak w tej chwili mówię, to tak samo i przed telewizorem. Siedzę i mówię to, co myślę. Natomiast ja już do tego nie wracam, ani nie, to wykasuję, bo ja muszę to inaczej powiedzieć. Nie, po prostu to, co myślę, i ja tego nie pamiętam, co ja mówiłam. No i się na tym Orzeł i Reszka spotykamy z tą Kaśką i Kaśką, czyli Laluną. I ona stoi taka na bumbu, nie? Naładowana tak na mnie patrzy w takim zielonym, seledynkowym takim dresie i mówi, widziałaś do swojej córki, mówi, widzisz, wyjechała ta hejterka. Oj, ja na nią tak patrzę i mówię, Kaśka, co ty gadasz, kobieta? Mówię, chodź tu, mówię, mamy czas ze sobą spędzić, mówię, nie? Tutaj na tym Orzeł i Reszka, a ty z takim tekstem wyjeżdżasz, no kobieta, chodź tu, mówię, się przytulić, mówię, będzie fajnie, bo jaka hejterka, jaka hejterka, to jest tylko telewizja, mówię, dawaj pyska. No i po prostu się potem okazało, że zupełnie, zupełnie inaczej zaczęła mnie odbierać i bym powiedziała, że nawet tam się fajnie zgrałyśmy, także teraz jak się spotykamy, czy na 99, czy na, no tylko na 99, bo na innym programie nie, no to jest całkiem, po prostu to jest, wiadomo, że Laluna to jest taki specyficzny człowiek, tak? Więc ją, jak ona jest tak, to trzeba ją wyważyć tak. No, każdy, tak jak powiedziałam, jest inny, tak? Więc także mówię, my się spotykamy i ona, ale zawsze Laluna, zawsze Kaśka, zawsze z szacunkiem do mnie, zawsze się ładnie odzywa, zawsze ze mną porozmawia. Więc ja po prostu tak powiedziałam, lubię tą dziewczynę, tak jak powiedziałam wreszcie, lubię tą dziewczynę. Ja nic osobiście do niej nie mam, to nie znaczy, że ja bym z nią mieszkała pod jednym dachem, ale jako koleżankę jak najbardziej, tak?